Witamy w kolejnym programie z cyklu Moc Historii. Cezary Jastrzębski. Z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Robert Kałuża. Podobnie jak tydzień temu jesteśmy w Mnichowie w kościele świętego Szczepana. A naszymi gośćmi są proboszcz ksiądz Wiesław Kita. Witam serdecznie, szczęść Boże. I wikary ksiądz Adam Nowak. Szczęść Boże. Przypomnę, że tydzień temu mówiliśmy o tym, że jest to absolutnie wyjątkowe miejsce i warto tu zajrzeć. Mówiliśmy trochę o historii tego kościoła. Stoimy ponownie w naszym parafialnym kościele, który w tym roku przeżywa jubileusz 250-lecia istnienia. Ponownie stanęliśmy przed ołtarzem głównym, który kryje obraz Matki Bożej. Od ołtarza głównego, patrząc na lewo, widzimy ołtarz boczny z głównym obrazem ukrzyżowania i Matką Bożą Bolesną, którą przeszywa ten biblijny miecz boleści. Ten ołtarz nazywany jest ołtarzem ukrzyżowania, choć wydaje mi się, że ze względu na chociażby ten odpust, który przeżywamy w naszej parafii, można by było powiedzieć, że to jest bardziej chyba nawet ołtarz Matki Bożej Bolesnej, bo tak jak już ksiądz proboszcz powiedział, u podnóża krzyża Chrystusowego klęczy Matka Bolesna, której serce według tej przepowiedni Symeona, której serce miecz przeszywa. I to wszystko widzimy patrząc na ten obraz. Scena z tego obrazu jest uzupełniona poprzez dwie postaci, które otaczają ten obraz. Są to dwie płaskorzeźby drewniane, z prawej strony święty Jan i z lewej strony Matka Boża stojąca pod krzyżem. W glorii natomiast widać jest Boga Ojca, który podpiera się na kuli, gdzie można by przypuszczać, że jest to kula ziemska, i w lewej ręce trzyma berło oznaczające pewien symbol władzy, tego, że to On jest Panem świata, Panem ziemi, i On również jakoby, też pod względem teologicznym, w samym momencie śmierci Chrystusa na krzyżu był obecny, czyli można powiedzieć, że chyba artysta chciał to przedstawić w ten sposób, że Bóg Ojciec, albo chociażby ten dialog może nawet: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. I tutaj ten Ojciec jakby wyczekujący na swojego Syna, który jest już nieopodal, do którego On będzie zmierzał ku niebu. A jednocześnie jeszcze ten moment męki Chrystusa jest tutaj uwypuklony i przypominany, dlatego że w zwieńczeniu, myśmy przed tygodniem wspominali, że wszystkie trzy ołtarze, ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, charakteryzują się tym, że w zwieńczeniu znajdują się też witraże we wszystkich trzech tych ołtarzach. No więc w zwieńczeniu witraż znajduje się między dwiema postaciami aniołów, które trzymają narzędzia męki pańskiej. Po lewej stronie widać włócznie, a po prawej stronie widać gąbkę z octem. Więc widzimy, że różne elementy, mimo że przeważa tutaj ta ornamentyka charakterystyczna dla stylu rokoko, to różne elementy są wykorzystywane też do tego, żeby podkreślić tę symbolikę chrześcijańską, w tym akurat przypadku symbolikę męki pańskiej. No i bardzo podobny do ołtarza po lewej stronie kościoła jest ołtarz, który znajduje się po prawej stronie, czyli jesteśmy w tym transepcie nawie poprzecznej. No i oprócz tego monumentalizmu mamy tutaj wspaniałe elementy dotyczące wymowy. Przemawia do nas ten ołtarz licznymi szczegółami. Przede wszystkim wspominaliśmy o tym przed tygodniem, że zapewne nie przez przypadek ołtarz poświęcony jest postaci świętego Józefa, ale Kalasantego, zwanego też Kalasancjuszem, bo mówiliśmy o tym, że fundator kościoła Maciej Józef Łubieński nie przez przypadek zapewne prosił, żeby w ołtarzu głównym umieścić wizerunek świętego Macieja, a właśnie w ołtarzu bocznym wizerunek jednego ze świętych, który używał imienia Józef. Kalasancjusz to postać niezwykle interesująca, dlatego że jeśli weźmiemy pod uwagę współczesne szkolnictwo, to mówimy o takim podstawowym typie szkół, jaki wiąże się z ideą szkoły powszechnej, czyli takiej szkoły, która jest bezpłatna, która edukuje w sposób wszechstronny, no i zmierza do tego, żeby doprowadzić do rozwoju dzieci i młodzieży.
I właśnie założycielem pierwszej takiej szkoły powszechnej był święty Józef Kalasanty, który też jest założycielem zakonu pijarów. A więc tych, którzy w przeciwieństwie do szkolnictwa jezuickiego wprowadzili pewne rewolucyjne zasady w edukacji. Między innymi święty Józef Kalasanty uważał, że całkowicie należy zrezygnować z kar fizycznych w szkołach, że nie wolno karać karami cielesnymi, że należy perswadować, należy prowadzić profilaktykę, że to jest ważne. Wprowadził klasy, wprowadził dziennik, w którym zapisywano oceny i frekwencje. Więc zwróćmy uwagę na to, że żyjący na przełomie XVI i XVII wieku święty doprowadził do tego, co dzisiaj jest dla nas standardem i o czym myślimy w kategoriach takich bardzo oczywistych. Stąd niezwykle interesujące jest to przedstawienie przypominające dokonania świętego. No i mamy tutaj mnóstwo szczegółów, które odnoszą się też do spraw związanych właśnie ze świętym Józefem Kalasantym. Przyznam, że gdy oprowadzam pielgrzymki, które przyjeżdżają do naszego kościoła, wielu ludzi przypuszcza, że to właśnie w tym ołtarzu znajduje się patron naszego kościoła, czyli święty Szczepan. Ale w tym wypadku, kiedy będziemy mogli sobie porównać postać świętego Szczepana z głównego ołtarza z postacią świętego Józefa Kalasantego, widzimy olbrzymie różnice w tym stroju zewnętrznym. Różnice w tym, że przecież tutaj święty Józef ubrany jest w ornat, przepiękny, zdobiony z czasów epoki trydentu, że na lewej ręce wisi manipularz i całkowicie inaczej ten ornat układa się i widać go, całkiem inaczej on wygląda niż ta dalmatyka, w którą ubrany jest święty Szczepan, bo dalmatyka posiada rękawy chociażby, czego nie ma nigdy ornat. Ale charakterystyczne też to dla samego Józefa Kalasantego jest to, że u jego stóp widać jest tę tiarę biskupią i ten purpurowy płaszcz tam z tyłu, który symbolizuje to, że on był przecież podniesiony do godności kardynała, z której to on sam zrezygnował potem i wtedy też, jak to przekazy historyczne mówią, poświęcił się też tej pracy z młodzieżą przede wszystkim i zakładaniu tej wspólnoty ojców pijarów. Widzimy tutaj oprócz tego, o czym ksiądz Adam wspominał, czyli te charakterystyczne właśnie motywy, które nam pozwalają rozpoznać postać i też powiedzieć o tym, z czym ona się wiąże, inne elementy, mianowicie na pulpicie widoczna jest rozłożona księga, gdzie widzimy łaciński napis na jednej kartce Ad Majorem Dei Gloriam i tam są potem jeszcze inicjały BMVH. Te inicjały oznaczają dalszy ciąg, bardzo często dopisywany czy dopowiadany do tego głównego hasła, czyli Ad Majorem Dei Gloriam, ku większej chwale Bożej. A dopisek, ten skrót tylko, oznaczałby i czci Matki Bożej. A z kolei po prawej stronie widzimy napis Regula Scholarum Piarum. Zwróćmy uwagę na to, że Ad Majorem Dei Gloriam to jest hasło Towarzystwa Jezusowego, czyli jezuitów. Dlatego po drugiej stronie jest ta reguła piarów, którzy byli w opozycji, jeśli chodzi o szkolnictwo, do jezuitów. I podkreślano to i w historiografii podkreśla się ten motyw właśnie, że to nowoczesne szkolnictwo zawdzięczamy piarom, a głównie właśnie Józefowi Kalasantemu. A więc nie przez przypadek te motywy dwa zostały w tej księdze ukazane i przedstawione. I oczywiście u samej góry, po prawej stronie, widzimy godło zakonu pijarskiego. A więc jest symbol maryjny, litery MA, które wieńczy korona, a korona z kolei zakończona jest krzyżem. A pod spodem znajdują się litery greckie, które tworzą nam takie dwa wyrażenia Matka Boża. Te cztery litery, które tutaj widzimy, to greckie określenie Matki Bożej. No i jest jeszcze taki element, który właściwie chyba jest nie do rozszyfrowania współcześnie. Być może, że wiąże się z fundatorem tego akurat obrazu, bo po prawej stronie na cokole kolumny mamy herb, kartusz herbowy, na którym przedstawiony jest herb Łabędź i mamy litery SW, a pod spodem SB. Trudno powiedzieć, kogo one oznaczają, a poniżej jest data 1771, a więc jesteśmy w XVIII wieku, czyli w tym czasie, kiedy królowało
rokoko i do tego też czasu, do drugiej połowy XVIII wieku, odnosimy całe wyposażenie tego kościoła. Oczywiście z wyjątkiem obrazu, który będzie koronowany 30 sierpnia, bo najprawdopodobniej obraz Matki Bożej, ten na wzór Matki Bożej Śnieżnej, jest obrazem wcześniejszym, pochodzącym być może nawet z XVII wieku. Ale pozostałe inne elementy to są właśnie te związane z drugą połową XVIII wieku. Stąd ta data przydaje się nam do wskazania na czas powstania wyposażenia kościoła. Ja może wrócę do tego momentu, gdy mówiłem o tym, że oprowadzając ludzi, różne interpretacje ludzie potrafią wysnuwać, patrząc czy na sam obraz Józefa Kalasantego, czy też na te postaci, które otaczają go, ponieważ tak jak i w tym ołtarzu po lewej stronie, tak i w tym widnieją dwie postaci po boku obrazu i jedna ponad. I często ludzie, patrząc na jedną z tych trzech postaci, tę trzymającą krzyż, wskazywaliby, że jest to święta Helena, czyli ta, która powiedzmy też z ziemią świętokrzyską jest jakoś związana, ponieważ to ona przecież odnalazła krzyż Jezusa Chrystusa, który według tradycji przecież znajduje się w relikwiarzu na Świętym Krzyżu. Natomiast wyjaśniając tutaj w ogóle te trzy postaci, to trzeba powiedzieć, że ta kobieta trzymająca krzyż to nie jest święta Helena, a jest to cnota wiary. W glorii ku górze znajduje się nadzieja i po prawej stronie od obrazu Józefa Kalasantego znajduje się miłość, kobieta trzymająca w ręce płonące serce, oznaczające oczywiście właśnie tę miłość. Stojąc przy ołtarzu świętego Józefa Kalasantego, widzimy w rogu współczesną figurę świętego Jana Pawła II, stylizacją nawiązującą do wyposażenia kościoła. Figura w surowym drewnie lipowym została ufundowana przez jedną z rodzin naszej parafii, przez państwa Bożenę i Jana Sędków z Osowej. Poniżej figury na postrumencie wewnątrz umieszczone są relikwie świętego Jana Pawła II. Dla symetrii po lewej stronie również wykonano taki sam podstrument, na którym umieszczono figurę Matki Bożej, bo przecież jak wiemy, święty Jan Paweł II to wielki czciciel Maryi, to przecież on swoje życie, swoją posługę apostolską zawierzył Matce Bożej. Zresztą i to zawołanie Totus Tuus odnosi się do Matki Najświętszej. I jeszcze przy figurze naszego papieża w górnej części na ścianie widoczny jest dobrze obraz przedstawiający świętego Mikołaja. Wiąże się to z jeszcze jednym pomieszczeniem, które zwykle nie jest udostępnione i raczej rzadziej wierni nawet niekoniecznie wiedzą, że takie interesujące pomieszczenie tutaj się znajduje. Widać drzwi i tam znajduje się kaplica, która pierwotnie nazywana była kaplicą świętego Mikołaja, bo zapewne ten obraz znajdował się w ołtarzu tamtej kaplicy. Obecnie jest to kaplica świętego Stanisława Kostki i tam znajduje się też obraz przedstawiający świętego, więc te zmiany też warto czasami rejestrować, bo przy 250 latach trudno spodziewać się, że nie wprowadza się jakichś nowych elementów, albo że czasami z racji zniszczenia, na przykład zużycia się szczególnie materiału drewnianego czy obrazów, które ulegają różnym destrukcjom, musimy się liczyć z tym, że trzeba jakieś nowe elementy wprowadzać, ale rejestrujemy je i tutaj możemy powiedzieć jedno, że tak wielu zmian w kościele w Mnichowie nie było. W związku z tym naprawdę wyjątkowa świątynia. To pomieszczenie, które obecnie jest kaplicą świętego Stanisława Kostki, które jest symetryczne z kolei do zakrystii, która się znajdowała po drugiej stronie ołtarza głównego, miało też funkcję pewnego skarbca, gdzie tam były gromadzone te rzeczy, które należały do wyposażenia naszej świątyni. Oczywiście z czasem to pomieszczenie nabrało też znaczenia religijnego, pewnego kultu. Tak jak pan wspomniał, najpierw świętego Mikołaja, teraz świętego Stanisława Kostki. Rozglądając się po kościele, naszą uwagę na pewno przyciąga też chór i znajdujące się tam organy.
Organy również pochodzą z epoki i również są oryginalne. Znajdują się od samego początku i również są stałym wyposażeniem naszego kościoła w Mnichowie. To, co jest ciekawe, to sama ta szafa organowa jest niebywale zdobiona i również jest utrzymana w charakterze epoki rokoko. Dwa cherubinki siedzące po bokach, przepiękne zdobienia, które, można powiedzieć, dopełniają pewien smak i klasę wnętrza naszego kościoła. Same organy, można powiedzieć, nie są jakimś wybitnym instrumentem ze względu na to, że posiadają tylko 9 głosów, ale z całą pewnością dla użytku parafialnego nawet w XXI wieku dla naszej parafii jest to wystarczające. Widzimy też wyraźnie, że cały prospekt organowy jest wsparty na dwóch kolumnach i gdy mówimy właśnie o tym przepychu, o tych detalach, o tych ornamentach, to widać również, no właśnie, taką wycyzelowaną pracę, jeśli chodzi o głowicę tych kolumn. Mamy tu takie charakterystyczne przedstawienie, jeśli chodzi o głowicę, o charakterze korynckim, czyli liście akantu. To jest taka pospolita roślina w basenie Morza Śródziemnego i ona jako ornament została wykorzystana i tu doskonale to również widzimy. No i kiedy patrzymy z tej perspektywy troszkę dalej, bo jesteśmy teraz przy ołtarzu głównym, stoimy po środku kościoła, to widać też piękne zacheuszki, a więc te fragmenty, które jednocześnie zostały z punktu widzenia utylitarnego wykorzystane kiedyś zapewne jako świeczniki, a przypominają nam o konsekracji kościoła i w sposób taki też nawiązujący do stylu. To, co ciągle tutaj podkreślamy, jest niezwykle ważne, że mamy tę jednorodność stylistyczną. Tu nie ma przypadków. Każdy element, każdy detal, nieważne czy mały, czy mniejszy, został wykorzystany zgodnie z zasadami epoki. I to jest ta niebywała wartość, kiedy mówimy, może nawet chyba, tak mi się wydaje, nie przesadzając, że jest to kościół wyjątkowy w całym naszym kraju, ale też wyjątkowy w skali europejskiej. Musimy mieć tego świadomość, że to jest taka świątynia. Obecnie znajdujemy się przy obrazie fundatora, który dzisiaj już nie wisi nigdzie w kościele, a w zakrystii, ponieważ według przekazów historycznych teoretycznie obraz fundatora miał wisieć gdzieś w niedalekiej odległości od ołtarza głównego, od Matki Bożej. No dziś on znajduje się w zakrystii, został dodatkowo oprawiony w ramę, która też nawiązuje do pewnej surowości samego obrazu. Natomiast ten obraz fundatora Macieja Józefa Ubieńskiego, księdza archidiakona krakowskiego, jest niebywale, chyba jak cały kościół, monumentalny, ze względu na to, że sama postać przedstawiona jest, no przynajmniej w połowie, widać jest go do połowy, jest to postać sporych rozmiarów jednak, jeśli chodzi o pewną otyłość nawet tego człowieka, ale jest też ubrany w sposób taki bardzo elegancki, bo jest ubrany w sutannę, w mantolet, w dystynktorium, trzyma w ręce biret, który zwykle nosi się na głowie i do tego jego lewa dłoń spoczywa na czerwonej księdze. Można by chyba przypuszczać, tak patrząc na to, jak ona wygląda, ta księga, że jest to prawdopodobnie mszał, bo też jakby liczba tych wstążek i tak dalej, no jakby w sposób widzialny bardzo do tego nawiązuje. Obok znajduje się dzwonek, a gdy się przyjrzymy, to tuż przy samej ramie po prawej stronie widać jest też pasyjkę, czyli krzyż stojący, przedstawiający Jezusa ukrzyżowanego. I ponad tym znajduje się herb księdza Ubieńskiego, a pod spodem napis w języku łacińskim. Najpierw kanonik, a następnie archidiakon krakowski, dotąd zaś metropolitarny gnieźnieński i katedralny warmiński. Dziekan ten kościół nowy, parafialny wraz z dzwonnicą w swych dziedzicznych włościach od fundamentów wzniósł i w znakomitej części uposażył, a następnie świętą władzą ordynacyjną polecił, aby powstał. Następnie w celu pozyskania w życiu i po śmierci pobożnych westchnień parafian i innych wiernych odwiedzających to miejsce postarał się o to, aby malowany swój obraz tu blisko ołtarza Najświętszej Maryi Panny Cudotwórczyni umieszczono na zawsze w roku pańskim 1767.
A więc 3 lata przed śmiercią ten obraz powstał, przed śmiercią człowieka, który miał wiele różnych zasług, jeśli chodzi o pracę duszpasterską. Stąd między innymi na przykład ten mszał symbolizuje też jego działalność związaną na przykład z tłumaczeniem różnych ważnych ksiąg. Takie tłumaczenia były jego udziałem, jak również, możemy to nawet przeczytać do dzisiaj, wygłaszał kazania sejmowe, które ukazały się drukiem. Nawet w tych kazaniach znajdują się elementy autobiograficzne, bo to też ciekawa postać. Ksiądz Maciej Józef Łubieński był spokrewniony z biskupem krakowskim Kazimierzem Łubieńskim, więc wspierał biskup jego działalność duszpasterską. No, nie udało się jedno, starał się o sakrę biskupią i rzeczywiście popierało te starania wiele ważnych osób, no ale to akurat się nie udało, bo wspominano o tym, że w sposób nagły zmarł. Urodził się około, nie wiemy tego dokładnie, 1715 roku, a zmarł w 1770. No i to był zapewne powód, ta nagła śmierć, że potem rodzina Dunin-Wąsowiczów, Stefan Dunin-Wąsowicz, zaczął występować jako ten, który przyczynił się do ostatecznego zakończenia prac budowlanych. No, ten wątek dotyczący księdza Łubieńskiego, który podnosimy dzisiaj, gdy mówimy o 250-leciu świątyni, jest niezwykle ważny, bo zapoczątkował to wszystko, co wiązało się ze zmianą przynależności parafialnej tutejszych mieszkańców. Wcześniej to była parafia w Mokrsku, a od 1836 roku kościół wcześniej był filialnym kościołem kościoła w Mokrsku, a od 1836 roku już istnieje tutaj samodzielna parafia, ale kościół znacznie wcześniejszy. No i intrygujące też z racji tej swojej części rzadziej odwiedzanej, czy rzadziej się o tym wspomina, ale niezwykle interesująca część podziemna. Od razu też możemy powiedzieć, że wiążąca się nawet z takim niecodziennym wydarzeniem, jak mówimy o kościołach, bo wspominali nasi poprzednicy, zapisując informacje dotyczące świątyni, że w pewnym momencie dziedzic, no już może z litości nie powiedzmy z której rodziny, wpadł na taki pomysł, żeby podziemia wykorzystać jako składowisko ziemniaków. A żeby te ziemniaki na zimę dobrze się przechowały, to najzwyczajniejszym w świecie gnojem trzeba było obłożyć kościół dookoła, no bo inaczej dla tych ziemniaków byłoby za zimno w podziemiach murowanych. No i można sobie wyobrazić konsternację proboszcza, który po kilku dniach przybył i zastał taką właśnie niecodzienną sytuację. Ale to też wiązało się z tym, że czasami, znamy to z zapisków, świątynia, jak to kościoły drewniane, ulegała różnym zniszczeniom i jak ksiądz proboszcz wspominał między innymi o tych kradzieżach, to one wynikały właśnie z tego, że były takie momenty, na szczęście krótkie, kiedy kościół był dość znacznie zniszczony, szczególnie kiedy miał tutaj dach wykonany z gontu, a więc no mniej więcej 100 lat temu zmieniono dach na to pokrycie, które mamy współcześnie, a gontowe no niestety wytrzymuje tylko 50 lat mniej więcej, więc nic dziwnego, że różnego rodzaju zniszczenia miały tutaj miejsce, co wykorzystywali niektórzy między innymi do takich celów jak składowisko ziemniaków. To, co Państwo teraz słyszą, to dźwięk otwieranych drzwi, bardzo dużych, no i pewnie dosyć starych, sądząc po tych odgłosach. A teraz schodzimy w dół schodami, musimy robić to dosyć ostrożnie. Tych schodów tutaj mamy sporo, no i robi się coraz chłodniej i robi się także coraz ciemniej, bo jesteśmy już we wspomnianych podziemiach kościoła świętego Szczepana. Nie znamy, tak jak wspominaliśmy, dokładnego przeznaczenia tych pomieszczeń, które, gdy popatrzymy na plan kościoła, dokładnie są odwzorowaniem całej tej części nadziemnej. Czyli to nie jest tylko jedno niewielkie pomieszczenie, gdzie, tak jak wspominaliśmy, być może można było wykorzystać jako grób pański do takiego kultu, tylko widać wyraźnie, że to no, musiało być przemyślane, jeśli tak wielkie pomieszczenia tutaj urządzono. No i pewno, że dzisiaj trudno przede wszystkim ze względów budowlanych wykorzystać to pomieszczenie, bo no,
nie myśleli o tym, że kiedyś będzie jakieś prawo budowlane, które na przykład wysokość pomieszczeń reguluje wyraźnie. No i w związku z tym nie bardzo można wykorzystać te podziemia w jakiejś takiej codziennej działalności, ale na pewno warto zwrócić uwagę na to, że jest tutaj ciekawa pamiątka po naszych poprzednikach. Jeszcze ksiądz Wiśniewski wspominał o tym, że znajdowały się tutaj trzy tablice epitafijne poświęcone ludziom, którzy byli parafianami, a zmarli 150 lat temu. Jeszcze też wspominano o innych obrazach trzech biskupów krakowskich, jednej przedstawicielki rodu Dunin-Wąsowiczów. Tych elementów już nie ma, natomiast bardzo rzadko pojawiają się informacje na temat tablicy epitafijnej, którą możemy tutaj w podziemiach zobaczyć. Ona przypomina nam osoby z rodziny Jaskłowskich. Mówiliśmy o tym Wacławie Jaskłowskim, który był sędzią, dziedzicem też Mnichowa, no i przygotował taką dużą monografię i również wspominał bardzo szeroko o kościele. Więc czerpiemy też informacje z jego dzieła. No a osoby, które tutaj są przypomniane, to Jan Jaskłowski, czyli to był ojciec Wacława Jaskłowskiego. Napis brzmi: świętej pamięci Janowi Jaskłowskiemu, właścicielowi dóbr mnichów, urodzonego 8 lutego 1842 roku, zmarłemu 19 sierpnia 1884 roku i małżonce jego Stanisławie z Mikutowiczów Jaskłowskiej. Mikutowicze byli wcześniej dziedzicami, a poprzez wiano, które przekazano Stanisławie, cały majątek wszedł w ręce Jaskłowskich. No i Stanisławie z Mikutowiczów Jaskłowskiej, córce Stanisława Mikutowicza, oficera wojsk polskich. Zwróćmy uwagę na ten motyw taki patriotyczny. Podkreślano to w dobie rozbiorowej. Nie można było mówić przecież o tym, że walczyliśmy o niepodległość, że ktoś bywał w całej Europie walcząc o wolność waszą i naszą, ale przynajmniej na tablicach nagrobnych można było taką informację w zawoalowany sposób przekazać. I Pauliny z Głuchowskich, urodzonej 30 lipca 1853 roku, zmarłej dnia 5 lutego 1898 roku i pod spodem są dwa herby, czyli herb Radwan po lewej stronie i herb Ostoja po prawej stronie. Ja tylko jeszcze dodam, że te podziemia kilka lat temu zostały gruntownie wyremontowane, ale jak już wspomniał pan doktor, kiedy je budowano, nie myślano o wysokości, o wyjściach ewakuacyjnych, a przy dzisiejszych przepisach przeciwpożarowych, jeśli idzie o bezpieczeństwo wiernych, no nie można tutaj odprawiać mszy świętej. A tak bardzo by się chciało, choćby w zimie, dlatego że tu jest w zimie ciepło, natomiast w kościele u góry jest bardzo zimno. Rzeczywiście samo wnętrze dolnego kościoła, jak to można chyba określać, albo inaczej kaplicy grobu pańskiego, bo to tak też w tradycji było określane, ma swój niebywały klimat. I też sam ten strop drewniany, co też pokazuje, że łatwopalny i dlatego też dziś niebezpieczny i nie wolno tu wprowadzać grup większych do środka, to jednak powoduje, że jest tutaj niebywały klimat i ma to miejsce swój konkretny charakter. A powiem tylko tyle, że często spotykam się szczególnie od ludzi, którzy gdzieś tam wyczytują różne legendy związane z naszym kościołem, że ponoć z podziemi naszego kościoła, czyli tutaj z tego dolnego, podobno istniało jakieś podziemne przejście do dworu, który znajdował się po drugiej stronie starej drogi E7. I chyba nawet można odnaleźć jakiś wyłom tutaj w fundamentach naszej świątyni, gdzie rzeczywiście można by było odnaleźć to miejsce, w którym to przejście mogło się znajdować, gdzieś na wysokość 1,20 m około. Natomiast oczywiście inne legendy, które bardzo pod tym względem, powiedzmy, no już zostały wybujane wręcz, chyba tak mi się wydaje, mówią o tym, że te korytarze podziemne mogły prowadzić nawet do klasztoru cystersów w Jędrzejowie, albo nawet i do zamku w Chęcinach. Właściwie do tej pory mówiliśmy o pięknie mnichowskiej świątyni, bo rzeczywiście jest ona piękna i niepowtarzalna. Ale to piękno jest tylko dlatego, żeby nas zbliżało do tego piękna, które jest absolutne, do Pana Boga. I dlatego chciałbym na zakończenie jeszcze raz przypomnieć, że przeżywamy jubileusz 250-lecia tego kościoła i uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej.
Ważnym elementem są duchowe przygotowania. Jubileusz zakończymy uroczystą mszą świętą, połączoną z koronacją obrazu Matki Bożej 30 sierpnia o godzinie 12. Chciałbym bardzo, aby Matka Boża zechciała pochylić się nad nami i ten swój matczyny policzek zbliżyć do naszych twarzy. Żeby wróciło to cudowne wspomnienie naszego niekiedy już bardzo odległego dzieciństwa, kiedy to nasze matki przytulały nas, a myśmy pełni ufności i w poczuciu całkowitego bezpieczeństwa obejmowali je za szyję. Jednakże nie o samo wspomnienie tutaj chodzi. Tu chodzi przede wszystkim o to, abyśmy z ufnością przedstawiali jej nasze najważniejsze i najświętsze sprawy. Pragniemy dziękować Bogu za ten Boży dom i dziękować za wszelkie łaski, jakie spłynęły na parafian mnichowskich i wszystkich pielgrzymów szukających ratunku i pomocy u Matki Bożej w tym 250-leciu. Okres 250-lecia istnienia Kościoła, a następnie parafii był szczególnie trudny dla Kościoła powszechnego, a w szczególności dla Kościoła w Polsce. Tym samym również i dla Kościoła w Mnichowie. Był to czas ogromnego zmagania się o zachowanie wiary w okresie zaborów, czas pierwszej i drugiej wojny światowej, okresu komunizmu i dzisiejszych niełatwych czasów. W tym zmaganiu całe pokolenia tu żyjących, wiernych, uciekały się pod szczególną opiekę Matki Bożej, doznając z jej strony skutecznej obrony i wsparcia. Koronacja obrazu w roku jubileuszowym to wyraz podziękowania Matce Bożej i uciekanie się pod opiekę Maryi, gdyż wciąż na nowo pojawiają się ideologie, które w imię wolności chcą zawładnąć naszymi sercami i umysłami. Wierni z największą czcią, wpatrując się w cudowny obraz Matki Boskiej i Mnichowskiej, pragną w duchu dziękczynienia przeozdobić przez posługę księdza biskupa jej skronie i skronie Jezusa nowymi koronami. Przez ten akt koronacji chcemy prosić, by dzięki jej łasce obecne i następne pokolenia mnichowskich parafian nie utraciły nic z tego szlachetnego dziedzictwa naszych ojców, a wszyscy parafianie i ci, którzy tu przybywają, aby pamiętali o swoim powołaniu do życia w miłości i świętości. Ciebie, Maryjo, która po matczynemu czule obejmujesz swoimi rękami Jezusa Chrystusa, z wielką żarliwością serc naszych chcemy prosić. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Niech wszyscy parafianie i wierni przybywający do mnichowskiego kościoła doświadczają wstawiennictwa Matki Najświętszej. Niech zawsze doznają pociechy w strapieniach, a przez ufną modlitwę wypraszają potrzebne łaski. W czasie tego wyjątkowego jubileuszu serca wiernych niech zapalają się dla Maryi. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam wszystkich naszych parafian, naszych rodaków, drogich gości, wszystkich czcicieli Matki Bożej, wiernych z pobliskich parafii do wzięcia udziału w naszym świętowaniu w niedzielę 30 sierpnia podczas uroczystej mszy świętej o godzinie 12, gdzie ksiądz biskup ordynariusz Jan Piotrowski dokona aktu koronacji. Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam. Tym zaproszeniem na te religijne uroczystości kończymy naszą wizytę w kościele świętego Szczepana w Mnichowie. Przypomnę, że naszymi gośćmi, państwa gośćmi, naszymi przewodnikami tutaj byli ksiądz proboszcz Wiesław Kita i wikary ksiądz Adam Nowak. Dziękujemy za te wszystkie informacje przekazane państwu. No i dziękujemy także za to nasze dzisiejsze spotkanie. Cezary Jastrzębski, Robert Kałuża, realizator, Tomasz Tamborski. Do usłyszenia.